Ponad 56 milionów złotych otrzymały w sumie samorządy z powiatu brzozowskiego, zarówno powiat, jak i gminy w jego skład wchodzące w pierwszej edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Promesy samorządowcom, staroście brzozowskiemu i wójtom wręczył Adam Śnieżek, poseł na Sejm RP. Uroczyste przekazanie miało miejsce 25 października bieżącego roku. Panie pośle, taka pierwsza praktyczna odsłona Polskiego Ładu dzisiaj nastąpiła. No i samorząd brzozowski, zarówno powiat brzozowski, jak i wszystkie gminy wchodzące w jego skład przekonały się, że jest to przedsięwzięcie rzeczywiście wspierające działania polskiego samorządu. Są to bardzo znaczące dotacje na inwestycje rzeczywiście strategiczne i drogowe, i wodno-kanalizacyjne, i inne. Są to kwoty 7, 8, 9 milionów dla gmin, ponad 15 milionów dla powiatu. W sumie dla powiatu brzozowskiego, miasto Brzozów i powiat, ponad 56 milionów złotych na inwestycje. My cały czas podkreślamy, że jest to pierwszy etap. Już widać zalążki kolejnych działań, które będą wspierać polski samorząd. Jest zapowiedziany drugi nabór w ramach programu inwestycji strategicznych. Będzie ogłoszony 2 listopada i tam ponownie wszystkie samorządy lokalne będą mogły składać projekty na duże, znaczące inwestycje. Czy to będą projekty na konkretne jakieś działania, czy po prostu samorząd każdy będzie mógł sobie wybierać na to, co mu najbardziej potrzebne? W ramach programu inwestycji strategicznych jest określone, ale to kilkadziesiąt różnych rodzajów inwestycji, na które samorządy terytorialne będą mogły składać te wnioski, te projekty. Natomiast świeżo znowelizowana ustawa o dochodach samorządu terytorialnego przewiduje jeszcze 8 miliardów na subwencję rozwojową. I tam będą przyznawane samorządom kwoty do dyspozycji takiej bardziej swobodnej na i bądź inwestycje, bądź działalność bieżącą. Jako się rzekło, powiat brzozowski otrzymał 15 675 tysięcy złotych. Natomiast cel tej dotacji stanowi przebudowa dróg powiatowych Brzozów-Wara i Izdebki-Obarzym w miejscowościach Brzozów-Przysietnica-Izdebki-Wara-Obarzym. To, co stało się dzisiaj tutaj w tym biurze poselskim, to przeszło wszelkie oczekiwania, dlatego że nigdy do tej pory takich środków finansowych żaden samorząd nie otrzymał, przynajmniej na terenie naszego powiatu brzozowskiego. My jako powiat brzozowski również złożyliśmy wniosek. Powiem szczerze, że liczyliśmy po cichu, że może on przejść, że może on być skuteczny, bo jest to duża kwota. 15 milionów 600 tysięcy to, tak jak wspomniałem, nigdy takich dofinansowań nie było na nic. W związku z tym jest to potężny zaszczyt. Piękna decyzja, którą jesteśmy pozytywnie bardzo zaskoczeni. Dzięki temu będzie możliwa realizacja wielu inwestycji drogowych, które są niezbędne do tego, aby rzeczywiście na drogach powiatu brzozowskiego przechodziło się czy przemieszczało się swobodnie. Dlatego, że w ramach tego programu będą realizowane inwestycje nakładki drogowe oraz chodniki również przy tych drogach naszych powiatowych. Pieniądze na dofinansowanie inwestycji przyznano też wszystkim 6 gminom tworzącym powiat brzozowski. Otrzymane kwoty oscylują między około 7 a 10 milionów złotych, zaś gminą, której przyznano promesy na 2 przedsięwzięcia, była gmina Dydnia. Panie wójt, gmina Dydnia otrzymała aż 2 dotacje, 2 promesy w ramach inauguracji Polskiego Ładu. Na co będą przeznaczone te pieniądze? Pierwsza dotacja będzie przeznaczona na polepszenie gospodarki wodno-ściekowej, a dokładnie budowę kanalizacji wodociągu w miejscowości Temeszów. Jest to dla mnie, dla gminy, dla mieszkańców kluczowa inwestycja, jeżeli chodzi o zwodociągowanie gminy. Liczę, że to jest pierwszy etap, który pozwoli na budowę publicznego wodociągu i da mieszkańcom dostęp do bieżącej wody w sposób
usystematyzowany będzie to realizowane, więc jest to taka wiekopomna chwila, można powiedzieć. A drugi wniosek, bardzo potrzebny, dotyczy infrastruktury drogowej. Jest to 4 700 000, które gmina będzie mogła wydać na polepszenie dróg, w tym kładki wiszącej w miejscowości Witryłów na rzece San, gdzie musimy wymienić pomost, który po prostu po kilku latach eksploatacji zniszczył się i musimy polepszyć, żeby zapewnić komfort, bezpieczeństwo i turystom, i naszym mieszkańcom. Niesamowicie się cieszę. Bardzo ważna chwila. W sumie jest to 9 600 000 i chylę czoła za pomysł, za słuchanie nas, samorządowców. I ja jestem tego przykładem, że moje po prostu prośby, moje uwagi zostały wysłuchane tutaj bezpośrednio w biurze. Pan poseł Adam Śnieżek wysłuchiwał tych wszystkich moich i nie tylko moich uwag co do inwestycji w infrastrukturę najbliżej mieszkańców, czyli droga, wodociąg, kanalizacja. Mamy ład i cieszymy się, że możemy realizować te inwestycje dla mieszkańców. No właśnie, można powiedzieć, że dzięki temu Polskiemu Ładowi zrealizowanych zostanie wiele inwestycji, które czekały ze względów na brak środków. Tak, oczywiście. Remont takiej kładki na rzece San to tak szacuje z grubsza ponad 1 000 000 zł. W ramach budżetu gminnego, kiedy trzeba ratować dojazdy do domów w pola, byłby bardzo ciężki do zrealizowania. A tak, dzięki tym funduszom będziemy mogli i realizować te drogi konieczne i do puli, i do domów, a też inwestycje, która już jest bardziej skomplikowana i bardzo wymagająca dużych nakładów finansowych. Przyznane dotacje to efekt dobrze napisanych wniosków, starań samorządowców, wójtów poszczególnych gmin czy władz powiatu brzozowskiego na czele ze starostą brzozowskim Zdzisławem Szmydem czy dyrektorem zarządu powiatu Wiesławem Marchlem, a także wsparciu ze strony parlamentarzystów. Pomogli nam nasi parlamentarzyści. Chcę tu wymienić pana europosła Bogdana Rzońcę i nie mniej zasłużony tak samo poseł na ziemi brzozowskiej Adam Śnieżek. I ja tutaj publicznie chcę wyrazić wdzięczność tym osobom, które poparły nasze działania, poparły, widząc potrzebę oczywiście, nasze starania. Dzięki temu też wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej. Pan dzisiaj jako starosta, no może mieć takie podwójne, można powiedzieć, powody do satysfakcji, ponieważ tak jak pan przedstawił przed chwilą, powiat brzozowski jako samorząd oddzielny otrzymał dotacje, ale również wszystkie gminy powiatu brzozowskiego, no to też na pewno na całość powiatu bardzo pozytywnie wpłynie. No jest to niewątpliwie sukces niewyobrażalny, dlatego że powiat w całości, gminę plus my jako samorząd powiatowy, otrzymaliśmy ponad 50 milionów dofinansowania. Jeśli chodzi o Fundusz Inwestycji Strategicznych, to zarówno gminy, jak i powiaty, jak i województwa mogły składać wnioski w pierwszym naborze i tak prawdopodobnie będzie w następnych naborach, bo mówię, jeszcze w tym roku, w listopadzie, będzie ten drugi nabór, ale w kolejnym, następnym roku będą też przynajmniej 2 nabory i w następnym roku będą też jeszcze nabory wniosków na te inwestycje strategiczne. Można powiedzieć, że Polski Ład to takie przedsięwzięcie no, przełomowe, można je porównać na przykład z rokiem 89, z tą transformacją ustrojową? Polski Ład ma przynieść poprzez te potężne inwestycje publiczne, wyjście z kryzysu pandemicznego i w założeniach ma
przygotować przyspieszony rozwój gospodarczy całego kraju, bo wszystkie te inwestycje służą i bezpośrednio mieszkańcom i dają możliwości rozwoju różnych biznesów, które no, korzystają wtedy z tej infrastruktury. To można porównywać do takich wielkich światowych programów modernizacyjnych, jak na przykład New Deal amerykański w latach 30. Zresztą podobna nazwa, tylko Polski Ład, dostosowany do polskich warunków. Tutaj już było mówione, że od listopada rusza drugi etap. To jest też taki no, bardziej ciężki okres dla samorządowców, dla pracowników samorządów, ażeby przysiąść przy tych projektach, ażeby one uzyskały akceptację i dofinansowanie? Muszę powiedzieć, że gmina Dydnia już jest tutaj przygotowana i my już mamy dwa kolejne zarysy projektów. Jeden będzie dotyczył dalej gospodarki ściekowej, czyli rozbudowa sieci kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktura turystyczna już teraz. Czyli można podsumować, że Polski Ład otwiera nowe możliwości przed samorządowcami? Ja powiem inaczej. Daje podstawę egzystencji dla Polaków i Polek.